Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Harry Potter i Zakład Feniksa. Więc w tym odcinku będziemy wykonywać zadanie u profesora Snape'a, tak? Z tego co pamiętam. Musimy iść do niego do gabinetu. Tam wykonamy kolejną lekcję oklumencji, więc czym prędzej lecimy do tego. Ja sobie stoper włączyłem, pewnie słyszeliście. Ja sobie polecę tutaj szybciutko. No, szybko. Pyszności. Aha, i od razu was uprzedzam, mogą czasami być spadki FPS-ów, bo po prostu coś mi się z komputerem dzieje niedobrego i czasami mi spada całkowicie, wszystko się przycina i nie wiem, chyba mam wirusa i muszę zrobić formata, ale nie mam teraz czasu i trochę nad tym trzeba posiedzieć, sami wiecie. Jak znajdę troszeczkę wolnego czasu, to na pewno się tym zajmę. Ale teraz nie mam czasu, więc nawet ledwo co znajduję czas na nagrywanie, więc wiecie jak to jest. I tak, jeszcze jedna sprawa, bo nie było przez dłuższy czas odcinków, znaczy przez te dwa dni chyba, przez ten weekend, no po prostu nie miałem czasu, musicie to zrozumieć, nie? Ja wam się będę tak co chwilę tłumaczył, bo no to jest ważne, po prostu chciałbym nie zostawiać was z takim problemem, nie? Ci co czekają na odcinki. A co do Assassin's Creed'a, myślę, że seria będzie funkcjonować, bo no parę osób tutaj nawet z pozytywnymi komentarzami weszły w tym kierunku, więc postanowiłem nagrywać cały czas tę serię i nawet dwójkę będę nagrywał, ale nie wiem kiedy to nastąpi, na pewno nie po zakończeniu jedynki. Ale teraz idźmy do profesora Snape'a. Znowu się spóźniłeś. No i co? Ćwiczyłeś? Tak, oczywiście. Okaże, prawda? Różdżki. Musimy zmusić Snape'a do powrotu na... zmusić różkę Snape'a do powrotu na środek ekranu. Jest już coraz bliżej, jak widzicie, ta jego postać jest coraz bliżej. Z kolejnymi lekcjami będzie się tak przybliżać. Chyba, że to jest ostatnia lekcja, już nie pamiętam właśnie. To jest przygotowanie przed... przygotowanie, żeby Voldemort się nie mógł do nas, do naszego umysłu dostać, ale... Jakieś te lekcje nie są takie fajne. O, profesor Snape to jest naprawdę dziwna postać. Tak moja pani od matmy. No znaczy, jak czytaliście książkę, ostatnią część Harry'ego, to wiecie czemu on taki jest. Troszeczkę mi go szkoda, jak tak popatrzeć. Dosyć. Koniec lekcji. A, ja? Wynoś się. Fred i George cię szukają. Są na piątym piętrze. Wszystko w porządku? Tak. Znajdźmy Freda i George'a. Ten albo następny odcinek, znaczy jeszcze chyba dwa odcinki nam zostały Harry'ego Pottera, więc widzicie, szybko nam zleciało. Bo to już jest praktycznie końcówka naszej przygody. No. No, w którą stronę miałem iść? W tą. Tu. Ślizgoni rządzą. Co wątpię. Albo i nie. O, albo i nie, teraz powiedział. Jakby profesor Snape dowiedział się o tym... To by mi jajco zrobił, idziemy. No, szybciutko. I chlas. No. Musimy iść do Freda i George'a i teraz będzie fajne. Fajny moment, uwielbiam ten moment właśnie w tym, w całej tej grze, to jest jeden z takich zabawniejszych misji w tej całej grze, więc ten odcinek będzie taki pozytywny i nie będzie nudny przede wszystkim, bo pamiętacie, przed dwoma czy trzema odcinkami, trzy odcinki temu to było nudne, bieganina w kółko i szukanie wszystkich tych członków Gwardii Dumbledora, więc to nie było takie fajne. Dobra, teraz w tą stronę. Dobra. No nie, myślałem, że tutaj. Na którym piętrze ona mówiła? Już nie pamiętam. Na czwartym, aha. Dobra, czyli tutaj. Chlas. I tu jest Fred i George. Fred? George? Co się dzieje? Zostaliśmy ostrzeżeni. Umbridge dowiedziała się, że te prezenciki były od nas. Co teraz zrobicie? Od dawna czuję, że nasza przyszłość leży poza szkolnymi murami. Całkowicie podzielam twoje zdanie. Wszystko gotowe! Bagno jest na miejscu!
Miejcie oczy otwarte. I nie wychylajcie się. Idźcie do sali wejściowej. Stamtąd jest najlepszy widok. Zacznijmy od tego pudełka z bagnem. Incendio powinno zadziałać. Albo redukto. Kim sterujemy? Sterujemy chyba Fredem. Nie wiem, ja ich nie odróżniam. Incendio i lecimy. Bagienko zostało otworzone. Fitz będzie miał trochę roboty, nie? No i korytarz został zabagniony. Ty! No cóż, mamy kłopoty. Każę cię za to wychłostać. Fred, najwyższa pora opuścić szkołę. Najlepszy moment w całej grze. Piąteczka i lecimy na miotle. Odpalamy teraz sobie firewole. Firewole sobie odpalamy. Oby użyła zaklęcia znikania. Będzie zła jak odkryła, że w ten sposób pomnożyła ich liczbę. Incendio! Dobra, jeszcze trochę. Musimy uważać, żeby nas te fajerwerki nie dotknęły. Podgrzejemy odrobinę atmosfery. Już wszystko? No, wszystko. Się robi. No! Incendio lub redukto! Opuszczamy szkołę z hukiem! I bum! Ciach! W filmie to lepiej wyglądało. Już się nie zobaczymy! Nie musisz do nas pisać, starucho! Daj jej od nas nauczkę, Irytku! Podaj mi! Prędzej zginę! Ale zginiesz! Ale najpierw... Krucio! Voldemort. O, coś się dzieje. Czy na pewno dobrze się czujesz? Tak, okej! Okay. Voldemort ma Syriusza! Widziałem! Nie sądzisz, że może Voldemort chciał, żebyś to zobaczył? I co z tego? Mam dopuścić do śmierci Syriusza? Kominek w gabinecie Umbridge. Sieć Fuse kontaktuje nas z Syriuszem. Dalej! Ty! Wybierałeś się do Dumbledora! Tak? Klątwa Cruciatus powinna rozwiązać język. Nie! To nielegalne! Nawet minister Knot! Powiedz jej, Harry! To nie warte kolejnej śmierci! To nie jest! Tak podejrzewałam, że ten Dumbledore coś tam knuje. Czy chodzi o broń? He? Zabierz mnie do niej! Tak? To gdzie jest ta broń? Aha, nie ma jej, prawda? Tak naprawdę nienawidzę dzieci! Ale skoro muszę tu posprzątać... Zrobię to, co do mnie należy! To nie jest wasza sprawa! To jest sprawa ministerstwa! Proszę! Krucio! Plugawy mieszaniec! Stop! Stop! I przyszedł Kraub. Brat Hagrida. Nie bić Kerma! Pośmiech, ty zwierzaku! Rytnął ją jak szmaty. Puśćcie mnie, zwierzaki! Jestem starszy podsekretarz Dolores Jane Umbridge! Puśćcie mnie! Co ci to da, stara małpo? Ratujmy Syriusza! I dalej! Dzięki, teraz idziemy do ministerstwa. Znaczy, no właśnie. Wróćmy na razie do zamku. Najpierw do zamku, a później do ministerstwa i to będzie już chyba końcówka właśnie. I w następnym odcinku zakończymy sobie serię z Harry'ego Pottera, Zakon Feniksa, ale teraz szybko do szkoły i później do Londynu. O, szybciutko.
O, co się tam dzieje? Malfoy. Będzie bitka. Uwaga, to Potter! Zostawcie Pottera i szlamy dla mnie. Zobaczymy, kto wygra. Zapłacisz za to! Protego? Protego! Petrificus Totalus! Protego? Cofniemy się. Ajajaj. Dobra, dwóch poszło. Aj, dostałem, ale spokojnie, damy radę. Do tego. Te Rictus Emperor jest trochę śmieszne, bo one tak lata w kółko i... No, Harry, czemu mi tam celujesz? Aj, jakiś błąd w grze, bo mi Harry źle celuje. Dobra, koniec. Wygraliśmy. Harry po prostu mi trochę źle celował, nie w tą stronę co powinno i trochę lipa. No, Malfoy, uciekaj! Jadę do Londynu. Sirius ma kłopoty. Jak dotrzemy do Londynu? My? Dziękuję za pomoc. Nie musisz. Armia Dumbledora szykuje coś poważnego. Czy może były to tylko słowa? Nie wiemy, jak dotrzeć do Londynu. Na miastę. Fajna muzyczka w tle. Mam nadzieję, że się nie przyczepią prawa autorskie. A jak nie, to zbijemy YouTube'a. Jesteśmy w ministerstwie. Właśnie, zawsze się zastanawiam, co to jest za pomnik? Kogo to jest? Chyba Merlina? Ale nie wiem. To miejsce widziałem w snach. Voldemort próbował się tutaj dostać. Tutaj chowają tę broń przed śmierciożercami? Drzwi są na końcu. Harry! Musimy znaleźć Syriusza. Ja nic nie robię, on sam chodzi, nie wiem właśnie czemu. Chciałbym pobiegać sobie po ministerstwie sam. Ale niestety to nie jest... Nie zrobili tego tutaj. 97. Powinien tu być. Harry, a jeśli go tu nie było? Jeśli Voldemort cię tu zwabił obrazem Syriusza? Tutaj jest twoje nazwisko, Harry. Nadchodzi ten, który ma moc pokonania Czarnego Pana. Zrodzony z tych, którzy trzykrotnie mu się oparli na koniec siódmego miesiąca. A choć Czarny Pan naznaczy go jako równego sobie, będzie on miał moc, jakiej tamten nie zna. I jeden z nich musi zginąć z ręki drugiego, bo żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. To jest przepowiednia. W nogi! Przybyli śmierciożercy i niestety musimy uciekać. A, mają słabsze zaklęcia. Powiem, mamy pod... chyba cztery, które twórcy nam lecą. Dobra, uciekamy szybko. Znaczy ja tu nic nie robię, oni sami tutaj lecą. Trochę bez sensu. Do środka. Longbottom załamie się jak radzice! Stój! Bellatrix Lestrange! Daj mi ją! I Malfoy. Lucius Malfoy! Daj mi przepowiednię, Potter! Nie masz żadnej szansy w starciu z nami! Oddaj mi ją! Odsuń się od Harry'ego! Sirius! Świetna robota! Teraz pora na nas! Doprawdy walczysz z dziećmi, Malfoy? Zmierz się z dorosłym! Już! Ja nie lubię tego momentu teraz walki z nim, bo Sirius nie wiem czemu, ale jakoś dziwnie robi te zaklęcia. Ciężko mi nimi zrobić te zaklęcia, nie wiem czemu. Uważaj! Expelliarmus! Do góry! Rictus za moich rodziców! Rictus Empra? W ogóle drętwoty nie mogę zrobić. Robię kółko sobie. O, jest. Udało się. Uwaga!
Dobra, daliśmy sobie... Ajajaj. Przestań się bawić! No, Protego. Dobra, Irik tu Sempra. Wykończenie, dobra. Jednego wykończyliśmy. Protego! Nadchodzi koniec. No chciałbyś. Levi Corpus. Aj! Dobra, zrób mi drętwotę. Czemu ty nie chcesz mi zrobić tej drętwoty? Drętwota! Lepiej byście dostali na zdrawanie! Paryżyj! Nie wygrasz! O, ja zrobił ten potem, ale teraz Expelliarmus, szybko. Dobra, daliśmy radę. Super. Nie, nim się dziwnie robi zaklęcia, myszką się praktycznie nie da rady. I Sirius umarł. Zginiecie! Crucio! Zrób to, Harry! Zabiła Siriusa! Zrób to! Harry! Źle zrobiłeś, przybywając tutaj, Tom. Aurorzy są już w drodze. Wcześniej ty zginiesz, a ja... zniknę. Będziemy walczyć sobie z... Voldemortem. Na szczęście on... Nim się bardzo łatwo robi zaklęcia. Dobro, nigdy się nie podda. Dobra, cofnijmy się trochę. Aj! Aurorzy! Aj! Niczego się nie nauczyłeś? Na razie wygrywamy, jak widzicie. Niczego się nie nauczyłeś? Dobra, uciek. Widzicie, twój tego Voldemorta nie daje rady z normalnymi ludźmi. Znaczy, z równymi sobie. Tom. Teraz nie możemy go trafić. Niestety, ale... Niczego się nie nauczyłeś? Trzeba rzucić jak najwięcej zaklęć, bo później to wszystko... O właśnie, trzeba odbić. I trafić w niego. Nie wiem czemu ja rzucam Protego. Czas z tym skończyć, Tom! Nie! Aj! Aurorzy, zaraz tu będę. No, przecież rzuciłem. Mój czas przeminął. Trochę dziwne, ale rzuciłem. Nie wiem, czemu nie rozmawiam tutaj teraz z wami, ale się skupiłem trochę. Nie, nie to miałem rzucić. Aj. Dobra, teraz się ogarniemy. Na początku było dobrze, jak widzieliśmy, a teraz troszeczkę... Mój czas przeminął! Protego. Dobrze, teraz wygraliśmy. Nienawiść nie wygra. Ojej, jutro te krzesła śmieszne. To ma być.
Właśnie z tymi krzesłami nie można nic zrobić. Zresztą ja nie wiem, może można coś zrobić. Tracisz moc. No właśnie, chyba tylko uniki można robić. Dobra, daliśmy radę odbić to zaklęcie. I Expelliarmus. Fajnie trafiłem. Zestarzałeś się, Dumbledore. Dobro, nigdy się nie podda. Jej, te krzesła mnie denerwują. Niczego się nie nauczyłeś? No i daliśmy radę. Pokonaliśmy starca. Nie chcesz mnie zabić? Zbyt bo jesteśmy inni niż ty. Dla ciebie? Istnieją inne sposoby zniszczenia człowieka. Dobrze i los gorszy od śmierci. Teraz cię zabiję, starcze! Ale jeśli twoja śmierć nic dla ciebie nie znaczy... Voldemort? Harry, nie ruszaj się! To może... Teraz będziemy walczyć z Voldemortem w swoim myśle. Umiemy to zrobić. Jest coraz, jest bardzo blisko teraz właśnie. Długo będziemy z nim walczyć, ale... No, to jest proste. Lekcje Snape'a. Przynajmniej raz się przydały. A, powoli. Dobra. Jeszcze tak z kilka razy, już coraz bliżej jesteśmy zwycięstwa. Czyli w następnym odcinku zakończymy sobie Harry'ego Pottera, Zakon Feniksa, i przejdziemy do szóstej części. Dobra, powolutku. Jak widzicie w tych końcowych starciach właśnie dużo się działo. Pod koniec właśnie gry najwięcej się dzieje, bo początek, połowa gry jest bardzo monotonna, później pod koniec się zaczyna wszystko działać. Dobra, Voldemort został pokonany. No, to było proste. Nie wiesz, co to przyjaźń, lojalność, miłość czy szczęście? Po prostu żal mi ciebie! Widziałem go! To Voldemort! Minister Knut. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać, powrócił. Dumbledore i Potter oczyszczeni z zarzutu. Albus Dumbledore przywrócony na stanowisko dyrektora Hogwartu. Według przepowiedni żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Czyli jeden z nas zginie z ręki drugiego? Tak. Mi też. Przykro mi z powodu Syriusza. W gazetach piszą o powrocie Voldemorta. Nawet w proroku codziennym. Dobrze się czujesz? Myślałem o tym. Może i nadchodzi wojna, ale przynajmniej mamy coś, czego Voldemortowi brak. To coś, o co walczyć warto. No i tym pięknym akcentem na główną salę Hogwartu, znaczy na te główne wejście, bramę, kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Niestety trochę smutny, bo Sirius umarł. No ale pokonaliśmy Voldemorta i teraz będziemy robić w następnym odcinku... Aha, jeszcze ta Marta. Dobra, wypadł stąd. Zrobimy sobie jedno zadanie dla Luny Lovegood. Dla Luny Lovegood, które brzmi: znajdź wszystkie rzeczy należące do Luny. To jest takie, no, takie poboczne zadanie, ale oczywiście je zrobimy. I połasimy w następnym odcinku po Hogwarcie. No i tyle. Pokażę wam ten, co odblokowaliśmy. I skończymy właśnie sobie odcinek w pięknym akcencie Hogwartu. Do zobaczenia w następnym, ostatnim już odcinku za dwa dni, prawdopodobnie jak się wyrobię. Do zobaczenia, trzymajcie się, na razie.